Cześć wszystkim, z tej strony mówi Basza i dzisiaj mówię o tym, że Robert Lewandowski trafi na 100% do Realu Madryt. Absolutnie ta informacja jest praktycznie na 99,99%, chyba że coś się wydarzy, jakiś wypadek losowy albo rzeczywiście jakaś kontuzja, ale o tym właśnie więcej w dalszej części filmu. Jednak na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, Robert Lewandowski praktycznie na 100% przejdzie do Realu Madryt. Ja o tym mówiłem już dawno, dawno po prostu. Zobaczcie sobie moje filmiki wcześniejsze, że naturalnym po prostu zwiększeniem sukcesu czy kariery piłkarskiej Roberta będzie Real Madryt, a następnie przeniesie się do MLS, do Stanów Zjednoczonych i tam będzie grał. Zresztą o tym mówiła tutaj żona Roberta Lewandowskiego, Ania Lewandowska, że na zakończenie kariery chciałby się przenieść do Stanów Zjednoczonych, aczkolwiek jeszcze ten koniec kariery nie następuje koniec kariery, to dopiero za kilka lat. Natomiast teraz pojawiły się tak naprawdę nowe informacje dotyczące tego transferu, które praktycznie potwierdzają w 100%, że ten transfer dojdzie do skutku, ponieważ te informacje podaje hiszpańska gazeta Marca. Marca jest bardzo wiarygodną tak naprawdę gazetą, która nie rzuca słów na wiatr, poza tym jest to gazeta, która wielokrotnie przedstawiała plotki czy informacje, które później się sprawdziły. Poza tym tam też jest ciekawa sprawa, że Marca nie może okłamywać, ponieważ tak naprawdę okłamywałaby swoich kibiców, a to mogłoby się dla niej naprawdę źle skończyć. Wiadomo, że po prostu kibice tutaj Realu Madryt to są ludzie, którzy bardzo mocno kochają swój klub i taka informacja by rozcieczyła ich. No więc tak, Marca podaje w ten sposób taką informację. Agent Lewandowskiego kontaktował się z Realem. Polak chce transferu, tak napisała Marca. Agent Lewandowskiego kontaktował się z Realem, Polak chce transferu. No, wiadomo też w piłce nożnej, że nic nie następuje od razu. To nie jest tak, że będzie okienko transferowe na przykład letnie w czerwcu, czy tam po prostu w późniejszym tak momencie i tutaj dojdzie do transferu piłkarza. Wiadomo, że tak naprawdę te decyzje już zapadają na kilka miesięcy wcześniej, natomiast później są ogłaszane publicznie. Przecież wiadomo było, jak Robert Lewandowski przechodzi z Borussii do Bayernu, że przejdzie, natomiast do samego końca praktycznie utrzymywał w tajemnicy, że przejdzie. Jeszcze były takie sytuacje, że jechał na testy medyczne, czy podpisać jakąś umowę tak do Bayernu i jechał po prostu w szaliku, tak, w czapce, żeby nie pokazać, że to jest on. A wiadomo, wszyscy o tym mówili, głośno spekulowali, nawet w programach show, tak, nawet Kuba Wojewódzki mówił, że przejdzie do Bayernu. Natomiast teraz absolutnie wiadomo, że Robert Lewandowski przejdzie do Realu Madryt. Marca nawet poświęciła praktycznie całą pierwszą swoją okładkę wydania swojej po prostu gazety dla Roberta Lewandowskiego, tak, z jego wizerunkiem i napisała: daj się chcieć. Czyli po prostu, że ma się pojawić. Wiadomo, że agentem Roberta Lewandowskiego jest Cezary Kucharski, bardzo dobry piłkarz, także były poseł Platformy Obywatelskiej, który już wcześniej, zanim Robert Lewandowski trafił do Bayernu Monachium, występował w Borussii, był tak naprawdę widziany na loży VIP w towarzystwie Fiorentina Pereza. Fiorentino Perez już od dawna chciał pozyskać Roberta Lewandowskiego i tu jest bardzo fajna sprawa, tak naprawdę, i też przykład dla wielu młodych piłkarzy, że Robert Lewandowski bardzo się zachowuje tutaj uczciwie, lojalnie. Oczywiście on mówił, zawsze mówił o tym, że po prostu chce się rozwijać, tak, chce iść do przodu, natomiast nigdy tak naprawdę nie robił takich rzeczy, że mówił: o, zakończę karierę w Bayernie, tak, czy całował po prostu tutaj herb klubu, tak, i mówił, że zakończy. On chciał się zawsze rozwijać. Natomiast tak mówię, już kilka lat temu Cezary Kucharski był zapraszany, były po prostu prowadzone rozmowy, jednak wtedy do tego transferu nie doszło z tego względu, że Robert występował w Borussii, był już zaklepany praktycznie transfer do Bayernu, on dał już słowo Bayernowi, no to wiadomo, że wtedy Fiorentino Perez bardzo mocno naciskał, chciał też po prostu włożyć ogromną sumę za Roberta Lewandowskiego, ale Robert powiedział, że jeżeli słowo już było dane tak naprawdę Bayernowi, to dotrzyma tego słowa. No i tak samo teraz jest taka sama sytuacja z teraz, tak, analogiczna. Teraz mamy już po prostu są posłowie, można powiedzieć, tak, już dogadali się, natomiast sfinalizują to dopiero za kilka miesięcy. No i teraz tak,
Co mówi na temat tego transferu sam Robert Lewandowski? Czy znaczy nie teraz, tylko była to wcześniejsza wypowiedź, bo jeszcze oczywiście Robert nie przyznaje, tak, że dojdzie do tego transferu. Natomiast w ogóle na temat tutaj transferów mówi w ten sposób. A jeszcze wam przypomnę taką sytuację, że Robert Lewandowski ma podpisany kontrakt z Bayernem Monachium do czerwca 2021 roku i mówi w ten sposób: umowy nie są w futbolu świętością. Może się to komuś podobać lub nie, ale takie są realia. Jeśli chodzi o moją karierę i wybory, ja tu jestem szefem, a moi menadżerowie wprowadzają moje decyzje w życie. Jak to zabrzmiało, nie? Ostro, dobra, ale cytuję dalej. Ja tu jestem szefem, a moi menedżerowie wprowadzają moje decyzje w życie. Nigdy nie oszukałem żadnego kibica. No to trzeba powiedzieć, to jest prawda, tak? Robert nigdy nie oszukał. Nigdy nikomu nie powiedziałem, że w klubie, w którym gram, skończę karierę. Nigdy nie całowałem herbu po strzeleniu gola, bo nie tak ten biznes działa. No właśnie, i rzeczywiście trudno tutaj odmówić racji, tak, Robertowi. Nigdy nikogo nie oszukał, ani kibica, ani nie wprowadzał tutaj kibiców w błąd, tak, że no przecież zobaczmy sobie chociażby na niedawny transfer Alexisa Sancheza, tak, jak on założył koszulkę Manchester United, jak on westchnął sobie, nie, och, co przeszedł do klubu, był w Barcelonie, był w Arsenalu, to mówi, no ja kocham po prostu, całował herb, nie, logo po prostu, czy na herb po prostu klubu i mówi, ja kocham Arsenal, to było moje marzenie. Od dziecka, jak już w kołysce byłem, jak byłem w Barcelonie, to jest moje marzenie, nie? Co do klubu przychodzi, to już po prostu go kochał, całował herb i tak dalej. Natomiast rzeczywiście Robert Lewandowski przejdzie tutaj na 99% do Realu Madryt. Ja o tym mówiłem od dawna po prostu. Z prostej przyczyny, to nawet nie o to chodzi, że po prostu jest to Real Madryt. Robert, tak powiedziałem, dlaczego Robert miałby przejść do Realu Madryt? Ponieważ Robert powtarza zawsze to w wywiadach i jak go pytali się gdziekolwiek dziennikarze czy osoby zwykłe, mówi, że on chce się rozwijać. Gdzie jest naturalny krok do jego rozwoju? Wiadomo, że w Realu Madryt Ronaldo już praktycznie jego zmierzchł. Ma 33 lata, najlepszy czas, jeśli chodzi o piłkarza, to już ma za sobą. Oczywiście dalej jest młodym człowiekiem, młodym mężczyzną, młodym ojcem, czwórki dzieci. Natomiast jeśli chodzi o piłkarsko, to już po prostu jest praktycznie, będzie po prostu grzał ławkę. Potrzebuje tak naprawdę Real Madryt zastrzyku świeżej krwi. Ciekawa sprawa też jest, zobaczcie sobie w kontekście tego transferu, bo tutaj trzeba powiedzieć wiele rzeczy, że w okienku zimowym Real Madryt wydał bardzo mało pieniędzy, a Barcelona bardzo dużo, chociażby za Coutinho. Ja mówiłem o tym, że Real Madryt celowo to zrobił. Real Madryt zrobił zagrywkę. To nie jest tak, bo wszyscy mówią, oje, Real Madryt jest w tyle, Zidane to w ogóle spuści ten zespół do połowy tabeli, już na czwartym miejscu są, odjeżdża im Liga Mistrzów, tracą punkty i tak dalej. A ja mówiłem tak, Zidane rzeczywiście tutaj dostał zielone światło od Fiorentina Pereza, trochę więcej mu pozwolił, trochę opuści ten klub, bo chce wprowadzić zmiany, reformy, chce zobaczyć, jak to wszystko funkcjonuje, kosztem oczywiście punktów przegranych, czasami przegranych meczy. Natomiast później to będzie lepiej funkcjonowało. Natomiast mówiłem też inną rzecz, że być może jest to zagrywka ze strony Fiorentino Pereza oraz Zinedina Zidana, którzy specjalnie nie wyczaskali się z kasy w okienku zimowym, żeby przygotować duży hajs, duży po prostu budżet na transfer do Roberta Lewandowskiego. A ktoś powie mi tak, o tam, a co to transfer do Roberta Lewandowskiego do Realu Madryt, a co to by nie byłoby ich stać w okienku ten, ale tu chodzi o co innego. Ja też nagrywałem filmik, zobaczcie sobie filmiki na moim kanale, że tam chodzi o fair play. Jeżeli Real Madryt wyczaskałby się, przeznaczyłby ogromne kwoty na transfery w okienku zimowym, pod znakiem zapytania by stanęła tak naprawdę stanęła ta kwestia transferu Roberta Lewandowskiego w okienku tutaj letnim, tak? W okienku letnim, tak? Bo wiadomo, że Bayern Monachium zrobi kwotę zaporową. Jeśli chodzi o Roberta Lewandowskiego, to będzie bardzo wysoka kwota. Mówi się, chociaż nie będzie taka wysoka jak za Neymara, mówi się, że to jest około 100 milionów euro. To powiem takie informacje nieoficjalne, plotki. Być może to będzie 120, 150 milionów. W każdym razie ta kwota wyjściowa to jest 100 milionów euro. Wiadomo, że to też jest biznes, tak? To też mogą po prostu podkręcić praktycznie tutaj władze Bayernu w ostatniej chwili. Pytanie jest też takie, czy władze Bayernu są zainteresowane sprzedażą Roberta Lewandowskiego? Jak wiadomo, i nagrywają takie filmiki, zobaczcie sobie na kanale moim, zapraszam, zachęcam gorąco.
że Robert Lewandowski ma bardzo dobre statystyki, praktycznie co mecz strzela bramkę, gwarantuje po prostu bramki, jest bramkoszczelny, jeśli chodzi o Bayern. Pytanie się, co się stanie, jeśli odejdzie od Bayernu. Zobaczcie sobie na historię, jeśli chodzi o Bayern, jeśli chodzi o Lech Poznań, jeśli chodzi o Borussię, co się działo po tym, jak Robert Lewandowski odszedł z tych klubów. No na pewno nie szły już dalej po prostu w górę, były tąpnięcia pewne, a Borussia to już kompletnie. Więc być może władze tutaj Bayernu nie będą chciały go sprzedać, aczkolwiek tak powiedział Robert, że w piłce nożnej tak naprawdę umowy nic nie znaczą. Oczywiście znaczą, tak, natomiast są one zrywane. Jest to po prostu, to się dzieje za obopólną zgodą, tak? Jeżeli taki piłkarz nie chce grać do jakiegoś klubu, to będzie po prostu grał. Wiadomo, że pary z ust nie puści Cezary Kucharski, ani Robert Lewandowski, więc ciężko tutaj, żeby pojawiła się jakaś tutaj hipoteza dotycząca właśnie tego transferu, ale absolutnie może to dojść do tego transferu. Ja powiem szczerze, jako kibic reprezentacji, kibic Roberta Lewandowskiego i wielki fan piłki nożnej, życzę Robertowi, bo byłoby to fajnie zobaczyć Roberta grającego dla Królewskich. Tak jak mówię, jego kontrakt obowiązuje do 2021 roku. Jeżeli marka pisze, poświęca mu pierwszą stronę, ja jeszcze przypomnę taką sytuację na sam koniec, taką sytuację, że dziennikarze marki przeprowadzili takie badanie na grupie ponad 100 tysięcy ludzi, gdzie zapytali, kogo by widzieli jako napastnika, tam Harry Kane, wiadomo, napastnicy, natomiast Robert Lewandowski wcale nie był tak wysoko. Tutaj on jest oczkiem w głowie tak naprawdę Fiorentina Pereza, to Fiorentino Perez chce go pozyskać. A po prostu kibice wcale nie było to, że na pierwszym miejscu Robert Lewandowski tego, oni mówili o innych piłkarzach. Także zobaczymy, ciekawy jestem, czy to dojdzie do skutku, czy też nie. No ja uważam, że dojdzie do skutku, absolutnie. To wszystko na dzisiaj. Napiszcie w komentarzach, co na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie, czy Robert Lewandowski powinien trafić do Realu Madryt, czy to jest jego naturalne środowisko, czy Robert po prostu powinien wybrać inny klub. No tak szczerze mówiąc, jaki by mógł wybrać inny klub? Drogę na Anglię, po prostu Manchestery, to jest zupełnie inny futbol, chyba nie pasuje takiego do Roberta, nie? Tak, to jest taki bardziej futbol atletyczny, Wielka Brytania. Mi się wydaje, że właśnie bardziej bym pasowała ta liga hiszpańska, nie? To by ten styl gry. To wszystko na dzisiaj, dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, no to żałuj, zostaw suba, no nie szczędź mi na tym subie, kliknij ten czerwony guzik, wiesz, jak mam malutko subów, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwon i to wszystko, pozdrawiam Was, trzymajcie się, cześć!